Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy odcinek jest typowo odcinkiem vlogowym. Nie będę nic naprawiał, nie będę nic pokazywał technicznego, ani również nie będę dzisiaj robił sobie treningu. W mojej drugiej lokalizacji, czyli w gminie Wielgomłynek, gdzie posiadam drugi dom, który remontuję już od jakiegoś czasu. Jest to dokładnie stary drewniany dom z lat 50. XX wieku. Będę przebywał jeszcze tylko krótki odcinek czasu i wracam do Teresina już na cały okres zimowy, aż pewnie do jakiegoś maja, czerwca, kiedy znowu tutaj wrócę i będę mógł kontynuować remonty. Poniekąd ten odcinek również jest odcinkiem odrobinę takim podsumowującym. No i niestety muszę zacząć od tego, jak się zaczął ten rok, czyli od tego, jak straciłem projekt, gdzie pracowałem jako szef projektu dla kancelarii premiera. Niestety później to IT całe przeżywało recesję i bardzo długo nie mogłem sobie znaleźć projektu. Obecnie już współpracuję z firmą. Pozdrawiam Konrad, pozdrawiam Daniel i cały zespół. I jakoś tam się to ruszyło, ale ze względu na to, że nowy rząd wyrzucił praktycznie cały zespół, wszystkich ludzi po prostu wywalili z dnia na dzień na bruk, takie prawo B2B, no to trochę mi się ukróciły finanse, no i wszystkich rzeczy, które chciałem zrobić, no to nie byłem w stanie. No i się tak niestety musiało poukładać, że zrobiłem w domu takie niezbędne minimum i teraz właśnie jeżeli chodzi o projekt remontowy, no to będzie jeszcze jeden odcinek. Będzie jeszcze jeden odcinek na temat takiego powerbanka, którego dostałem do recenzji, ale już dostałem go dawno, bardzo długo go testowałem i w końcu muszę zrobić jakiś materiał na ten temat. To jest w sumie taki magazyn energii, to zobaczycie. No i ostatni odcinek sezonu Arm Stodoły i tam również będzie trening na nowej rączce. A teraz idziemy właśnie. Pieski sobie tam gdzieś biegają, buszują w polu, a ja wchodzę na fajną rybę. Fajna ryba to jest wzgórze w województwie łódzkim. Najwyższe wzniesienie 347 metrów. Obok znajduje się miejscowe góry mokre. I w takim ładnym, krótkim, właściwie ta trasa ma około 2 km od miejsca, gdzie zostawiłem samochód. I w takich ładnych okolicznościach speed tourism będzie uprawiany w sposób ciągły. Z takich nowości to założyłem drugi kanał Zaraz Jestem. Pewnie tą czapkę właśnie stamtąd bardziej osoby, co kojarzą ten kanał, to pewnie kojarzą. No jest to kanał mojej firmy, którą założyłem na początku roku, firma transportowa. Było poniekąd to związane z nabyciem furgonu, więc przez to się, że samo przez się rozumiało, że trzeba by było też, by ten furgon trochę więcej robił niż tylko woził materiały budowlane. No i tak od początku roku zdarzyło mi się wykonać kilka transportów, kilka przeprowadzek i ogólnie takich prac związanych z transportem ogólnie pojętym. No i oprócz jeszcze tego montaż mebli, ponieważ kiedyś jeszcze za czasów studenckich pracowałem jako monter mebli i montaże wychodzą fajnie, strona się dobrze wypozycjonowała na hasła IKEA Warszawa i no i z tego jest trochę zleceń. Oprócz tego też prowadzę projekt, właśnie tak jak już wspominałem, że znalazłem firmę, no prowadzę projekt, trochę utrzymuję strony, między innymi Mazowieckiej Organizacji Turystycznej, no i kilku stron takich związanych właśnie typowo z turystyką. Tym bardziej teraz jak sobie idę turystycznie, to się gdzieś tam pokrywa. No i wracając do tego Zaraz Jestem, no to jest właśnie też taki kanał, w którym tam bardziej okazjonalnie coś nagrywam, jakieś takie jak coś zrobić, ewentualnie vlogi
z montażem, co prawda tam chyba są na razie jeden montaż, tam kilka było więcej, ale nic nie nagrywałem na nich. I właśnie tak było. Podsumowanie tego roku znajdziecie w komentarzach, bo wrzucam wszystkie filmy z tego roku. Zarówno arm wrestlingowe, tak i te związane z właśnie budową i z remontami. A tu mamy olbrzymie czarne mrówki. Następny projekt, czyli mój znak rozpoznawczy, Kroksy. Od 2 lat praktycznie, oprócz sezonu bardzo zimnego, no to ja w tych Kroksach chodzę wszędzie. I powiem wam, że już się podeszwa zrobiła, połowę chudsza. Więc jakby licząc w ciągu, no to Crocs hiking jest uprawiany przez okrągły praktycznie rok. Przez 2 lata, ponad rok chodzę w Crocsach. I tak jak są trendy na, się chyba nazywa barefoot, czyli takie buty, które mają płaską podeszwę, mają takie szerokie przody, jak prawidłowo ułożona stopa. I powiem wam, że wygodnie się chodzi, noga oddycha, nie ma problemów z higieną, jest naprawdę bardzo, bardzo to odczuwam bardzo dobrze. Zakręta zbył. Już idziemy na szczyt fajnej ryby. Tam fajne przyjdą. No, już wchodzimy tak po taką lekką górkę. Tak sobie patrzę na tą górę i w Nowym Targu wjeżdżałem raz pod górę na moim MTB, na mało nie umarłem, a tutaj to jest lżejszy podjazd. Tak sobie pomyślałem, to jest też, to jest wypadkowe, jak wygląda zasięg na YouTubie, którego praktycznie nie ma i wiem, że te filmy teraz w ogóle się nie oglądają. Czy są ciekawe? Nie wiem. No, czasami wpadam na jakieś filmy, które ktoś tam nagrywa i są zupełnie nieciekawe. Subiektywnie 32 tysiące na przykład wyświetleń mają. A gość ma jakieś tam nie wiadomo ile subskrypcji. Oczywiście tutaj ja się nie porównuję, to ma drugorzędne znaczenie, ale też to wpływa na to, że no już się nie chce tak robić tych filmów i przykładać do tego, jak po prostu no, to jest taka tylko dla mnie dokumentacja tak naprawdę. Może dla moich synów, żeby sobie kiedyś tam zobaczyli, jak stary się wygłupiał, jak miał 4 dychy. Ale możemy zrobić taki eksperyment i to jest niemożliwe do zrealizowania w tym momencie, bo takiego zasięgu nawet nie będzie, ale jeżeli ten film osiągnie 100 lajków, to przyjadę tu na MTB 20 km i te 2 km pod tą górę. To nie jest nic jakiegoś wyjątkowo trudnego, no ale pod tą górę wjadę, a wy będziecie mogli popatrzeć, jak się gruba spoci albo nawet płacze. Tak to się nie wydarzy, więc jestem na pewno bezpieczny. A ja idę dalej. A i oczywiście to wszystko nagram, bo mam uchwyt GoPro. No jak widać, szczyt zdobyty. Fajna ryba, 3,47 MNPM PTTK 2016. Coś tutaj jest napisane, co tu mamy na fajnej rybie. Fajna ryba, pasmo przedborsko-małgorskie. Szczyt w koronie gór świętokrzyskich. Pierwszy z 28, więc trzeba zdobyć jeszcze 27 z 28, których nie zdobyłem. No, wbijajcie tu. A tu jeszcze do szczytu 140 metrów. Chodźcie, idziemy do szczytu. To jeszcze nie jest szczyt. Gramy to badziewie. Tak, to jest szczyt. Właśnie się pokryło. Czyli jesteśmy pokryci w szczycie. Szczyt pokrycia. Dobra, schodzimy. Jest szczyt.
tutaj stanę. Jestem na szczycie. Na szczycie władzy. Zdobyte. No, coś pochrzaniłem, bo to góry mokre, nie mokra góra. Ja to jestem mokra góra po tym wchodzeniu. Jeszcze na punkcik widokowy i do domku. I wychodzimy z lasu po płaskowyżu i widzimy ten oto piękny widok. Nie chodzi o psy, które też są piękne, ale o widok, który roztacza się z tego oto zbocza. Fajna ryba. Fajny widok. Tym oto pięknym widokiem kończę ten vlog z dnia dzisiejszego. Czekajcie jeszcze na 2 albo 3 odcinki, chyba 3 odcinki tutaj z tego rejonu, z łódzkiego. I jak chcecie mnie wymęczyć, no to tamten challenge sobie znajdziecie w filmie. Pewnie będzie 5 lajków, tak jak zwykle, i to moi najbliżsi znajomi, i to pewnie ze wszystkich kont, jakie mają. Zżegnam się z wami. Do zobaczyska. Cześć.